nie! Czemu ten królik pcha mi się do paszczy? Chyba za tą marchewką. Zjadł marchewkę! Zjadłeś moją marchewkę? Ha! Banana stres! I banana! Czy nie uważasz, że to jest niewiarygodne, że mamy końcówkę września? Wezmę ten kubek. Jest śliczny, już teraz? Czuję kakaoko. Tak, no bo potem nie będzie, no bo tak to jest, no nie? Że potem nie ma już. Przeglądniesz, co ale masz. Kubek, zawsze jeden kubek rocznie ja muszę wziąć. No to no i dobrze, i będzie 31. Przecież nie biorę Mikołaja z czekolady. A chciałabym. Zjadłabym go. Ale coś wam pokażę. Słuchajcie. To jest klej do rzęs w linerze. Dodawałam wam rolkę na Instagramie, więc was bardzo serdecznie zapraszam, ale to jest po prostu absolutny hit i moje odkrycie. Wzięłam sobie drugi i kosztuje 4,50 bodajże niecałe. Sztos. Idziemy dalej szukać pięknych rzeczy. Słyszałam, że ocet jest super do prania czarnych rzeczy. Już wzięłam sobie jeden. Spróbujemy i zobaczymy, że one wtedy ładniej pachną po prostu. Więc jestem strasznie ciekawa. Może praliście z octem. Mam ten, ale szukałam właśnie lawendowego. I zobaczymy. Kosztuje 4 zł. Pranie za 4 zł? No bez jaj. To trzeba przetestować. I pojawiły się ponownie te obrotowe tacki, tylko te niższe. Więc jak coś, to dycha. Kto tęskni za świętami? Mikołaj był pierwszy, bo on ostatnio oglądał bajkę. Tu jesteś, ma. A tu? No bo to pewnie masz na chwilę. O! Ja! A tu? Jej! Chcesz trzymać. Ej, to jest super! O! Ciekawe, czy to idzie cały czas. No pewnie tak, to masz wieżno, żeby nie szło tylko bez przerwy. Czy da się wyłączyć muzykę? Żeby tylko te okruszki no szły? Ciekawe. To by było super. No nie? Tylko no, to. Ekstra. Słuchajcie, ja generalnie szukam tutaj rajstop, tych, które mam na sobie. Bo właśnie kupiłam je tutaj. O, co? A nie, to nie są rajstopy, to są leggingsy. Nie, to nie były rajstopy. Mam jedne, ale jakbym je przedarła, to bym chciała drugie. O, chyba mam. Mam. I mam, biorę LXL, bo one są wysokie. Słuchajcie, nie zjeżdżają mi z tyłka. Super. Ekstra to jest. Polecajka ode mnie, mega hit. No zobaczcie, też macie na Instagramie rolkę, więc zapraszam. Skoczyłam do Carrefoura, bo tutaj są batoniki Magia. Znajdziecie je w różnych smakach i właśnie przyszłam sobie uzupełnić. I mamy tutaj masa twarożkowa z nadzieniem, słuchajcie, z tej zagęszczonego mleka słodzonego. Także to testujemy. Ten, bo uwielbiamy. Tu jest jeszcze ten, chyba nie jadłam tego. O, z polewą karmelową bierzemy. I są tutaj też opcje proteinowe. O, jak zobaczycie, ze zwiększoną zawartością białka. Więc jeżeli ktoś jest, że potrzebuje, no to informuję, że jest. Biorę po 2 z każdego. Żebyśmy mieli. No i tych wezmę więcej, bo te po prostu uwielbiamy. To są pyszne. I wezmę jeden. Magia to taka lepsza alternatywa dla słodyczy. Nie mają konserwantów przede wszystkim i przechowujemy je w lodówce właśnie dlatego. No i oprócz tego są po prostu z twarożku, więc nie ma tutaj tyle substancji konserwujących. Naprawdę są przepyszne i przesmaczne, także polecam już któryś kolejny raz, bo zawsze do nich wracamy i są przepyszne. O jedzenie! Patrz, co kupiłam dla ciebie. Twój batonik ulubiony. Wszystkie. Mi dałeś je wszystkie. Miam, co? Mnie. Aha, no to jest najlepszy dowód, że są pyszne. Lubisz je? To idziemy do kasy, co? Ale zobaczcie, jakie fajne. Ale w takich, kochani, kubkach grzaniec smakuje. Bo w takich zwykłych nie smakuje. Jak nie smakuje?
Jest też bez napisu grzaniec i od razu już nie czuję tego smaku. A jak pisze mi grzaniec, to już czuję. Ile tych grzańców wypiłaś? Troszkę. No jakbym miała kubek, to bym piła. No nieprawda, to jest kolejny kubek. Nie chcę kolejnego kubka. Proszę. Mikrofazy! No. Tu zjemy je. To najpierw rączki. Dawaj, bo dotykałeś różnych rzeczy. Okej. Okay. No, wytrzyj. Co się tak zagapiłeś? Proszę. Dasz gryza? O ty! Cały twój? Jak zjesz, to pójdziemy na plac zabaw. Okejka? To dobrze. To dostanę gryza? O ty! Jedz ładnie, bo ci spadnie ten batonik, wiesz? Ale jesteś słodziak. O! Chwycę. Nowa energia, co? Cały? Tak, by the way, to one są oblane prawdziwą, pyszną czekoladą. No... Te są najlepsze. Jeszcze tylko szybko przyjdę pokazać. Jestem w Pepco i dorwałam taki set na dziale dziecięcym. Czad. Tylko wezmę sobie drugą bluzkę mniejszą, ale tą też sobie zabiorę, bo ona będzie też super tak po prostu do jakiejś stylizacji, bo ma fajną długość rękawka. No ale czad. Naprawdę. Pierwszy raz idziemy do przedszkola. Wróciliśmy z wakacji parę dni temu. No i Mikołaj jeszcze nie był w przedszkolu przez ten cały czas, przez cały wrzesień. No i teraz przyszedł czas, żeby go tam zawieźć. I dzisiaj go właśnie zawieźliśmy. Myślałam, że będzie po prostu lżej. A ryczałam godzinę. No, godzinę. Dłużej chyba niż Mikołaj. No, na pewno dłużej. Zawieźliśmy go na 7, akurat by przechodzili wtedy na śniadanie. Na 8, wtedy przechodzili na śniadanie. Także Mikołaj poszedł na śniadanie z Martą, bo nie chciał się rozstać z nami. Ma super panią wychowawczynią, bo ta babeczka jest naprawdę przesuper. Tam dzieciaki w ogóle zadowolone. Myśmy wyjeżdżali z domu z takim nastawieniem. Będzie super, będzie fajnie. Mikołaj się strasznie cieszy. Ubieraliśmy się szybko. Mama do przedszkola i do przedszkola. Bieg do samochodu, no ale jak już trzeba było zostać w przedszkolu, to zrobiło się o wiele ciężej niż zakładałam. Myślałam, rano byłam taka nastawiona, że w sumie on w ogóle się nie stresował, to my byliśmy bardziej zestresowani. Nie pokazywaliśmy tego, wiadomo, i potem poszliśmy tam. Pani akurat dała takie przyzwolenie, że mogę go odprowadzić na stołówkę. No i byłam z nim, wszystko było ok, aż w pewnym momencie poczułam, że już nie dam rady być dłużej twardą mamą, taką, wiecie, wspierającą bez płaczu i musiałam go zostawić, żeby nie płakać razem. No i to było dla mnie, potem to już odetkałam ten kurek. No, także Martusia całą drogę do domu płakała i... Dzwoniliśmy. No, dzwoniliśmy pół godziny po tym, jak go odstawiliśmy, bo widzieliśmy, że on bardzo płakał w momencie, kiedy wychodziliśmy. Więc zadzwoniliśmy tam do sekretariatu, żeby pani tam po prostu podeszła i zobaczyła, czy się uspokoił, czy już jest wszystko w porządku. No i mówiła, że nie zjadł śniadania, że wypił tylko kompot, no i teraz jest z innymi dziećmi i się bawią, no nie? Także, że już jest dobrze. Mnóstwo osób pytało, jak tam Mikołaj w przedszkolu, jak to poszło, no to tak jak widzicie teraz. Myśmy mieli cały taki wrzesień w rozjazdach, bo i byliśmy na wakacjach, i praca, i wyjazd do Warszawy. W międzyczasie nie chcieliśmy go puszczać na 2 dni, no bo to było takie bez sensu. Też nie chcieliśmy, żeby się jakoś tam pochorował. Tak, żeby się zachorował zaraz przed wyjazdem na wakacje, no nie, bo wtedy to byłby jakiś tam większy problem. A tak to zdrowusieńki przeszedł całe wakacje nasze. No. Tak,
Także no wszystko tam jest zapakowane, no i tak jak mówimy, czekamy tylko, żeby go wrócić do domu. No, jeszcze tylko ile? 2,5 godziny. 2,5 godziny jedziemy po Mikołaja. Tak. Ja już najlepsze naszykowałam tutaj dynię. Powiedziałam, że będziemy wycinać z dyni, no bo w sumie mieliśmy teraz 1 września, nie? Znaczy nie 1 września, tylko pierwszy dzień jesieni. No i będziemy wycinać dynię, także takie jest założenie. Ja miałam górnolotne plany, że dzisiaj popracuję, załatwię te rzeczy, które mam załatwić. Ostatecznie nie mam ochoty nic załatwiać. Mam ochotę po prostu robić bezmózgie rzeczy, żeby mi czas szybciej minął, bo jak się siedzi, to jest po prostu lipa. I chcę grzybka z powrotem. No, także właśnie tak jak Marta mówiła, mieliśmy coś robić, ale uznaliśmy, że będziemy po prostu czekać. I tak. Patrzeć na zegar, kiedy wybije 11, żeby móc po niego jechać. Gadamy 4 minuty w ogóle na zegarze, nic się nie ruszyło. Jestem ciekawa, jak tam wasza adaptacja w przedszkolu, bo wydaje mi się, że większość dzieci już chodzi. Tak, już przyzwyczajone, zwłaszcza te już dzieci, co widzieliśmy w przedszkolu, no to już tam spoko, już wszystkie szczęśliwe, idą za rączkę, wiedzą, co mają robić i tak dalej, no nie? Mikołaj świeżak, więc trochę to inaczej wygląda. Natomiast no, zrobiło nam się duże wrażenie, że po tym niecałym miesiącu, odkąd chodzą do tego przedszkola, już tak idą za tą rączkę, są takie grzeczne, wiesz, idą. Tak, kojarzymy też te dzieciaki z tego czasu adaptacji. Niektóre naprawdę miały ciężko. Wiecie, że były smutne już na tej adaptacji, gdzie byliśmy z rodzicami. Tak, już było ciężko. Tak. A dzisiaj zobaczyliśmy je zadowolone i szczęśliwe, no nie? Więc to mi dało, bo Mikołaj na adaptacji był spoko, no nie? Spoko, w ogóle nie było jakiegoś problemu. Wiecie, w Turcji jak byliśmy na wakacjach, czy gdziekolwiek jak jedziemy, gdzie jest jakaś taka opiekunka do dzieci. No, albo jedziemy, to jakie dzieci są, no to Mikołaj znika z dziećmi i go nie ma. Tak, no nie? I go nie ma, no nie? Czy tam jakieś figloparki, place zabaw i tak dalej. Trochę inaczej, bo jednak trzeba było się rozstać. Traumatyczne to jest dla mnie. Było. Nie wiem, jak będzie jutro. Jestem strasznie ciekawa, jak będzie jutro. Jutro wyślemy ciebie. Znaczy ja wyślę ciebie, bo Mikołaj to cię nie wyśle. Ale razem z Dalenią i Alitą nominujemy ciebie. Jutro jedziemy na 7 i normalnie idzie do sali po prostu już. No ja wiem, że normalnie idzie do sali, tylko po prostu to będzie... Myśmy dzisiaj byli na 8, powinniśmy być na 7 moim zdaniem. No ja coś pomyliłam, bo byłam pewna, że po prostu godzinę później to wszystko się zaczyna, że mój błąd. Bo o 8 już było śniadanie, no nie? I zrobił się taki właśnie tłok i wszyscy zaczęli przechodzić z sali do sali. Tak, taki trochę harmider, tak, no bo akurat w złym momencie. Na tą 7, no to wtedy Mikołaj poszedłby po prostu do sali, tam by się pobawił z dziećmi i już by sobie grzecznie przeszedł z jednej sali do drugiej, nie byłoby takiego szaleństwa, takiej tyle osób naraz naokoło niego po prostu. Tak, takiego szaleństwa. No, że tak. Już się od niego coś wymaga, że on już musi chwycić kogoś za rączkę i już iść korytarzem w inną salę i tak dalej. To już jest taka stresująca sytuacja. Tak, a on jeszcze nie wie, o co chodzi. Więc... Tak, tak. Także jutro trzeba pobudka o 6. Tak, jedziemy. A dzisiaj jeszcze wszystko pakowałam, bo wczoraj byliśmy na zakupach i tak dalej, bo jeszcze jakieś ostatnie spodenki i coś, żeby było do tego przedszkola, bo Mikołaj z wszystkiego wyrósł, a teraz były wakacje, to chodziło się w krótkich spodenkach, więc był luz. O, jest trochę ruszyła masz ta wskazówka. Ale mi się w ogóle nie ruszyła. Trochę się ruszyło. Czekam. Nie, no dzisiaj nic nie zrobię. Ja dzisiaj będę myślał o Mikołaju, także ja sobie dzisiaj będę... To pierwszy dzień to jest dla mnie też taki, wiesz, jak to się nazywa? Nie przystosowanie, tylko adaptacyjny. I ja muszę po prostu poczekać. W ogóle tak tu jest cicho. Tak futno, jak to Mikołaj mówi. Ja mówię, że jestem futna, bo Mikołaj mówi, że jest futny. Ja mówię, że on dziwnie. Się trochę boi. Coś. No, tak mówił, że się trochę boi, że się trochę stresuje. Znaczy tam jest, słuchajcie, jakby cała ta oprawa tego przedszkola dzisiaj była super, nie? Taka bardzo komfortowa i opiekuńcza. Tak.
super, że to tak od razu, że Mikołaj, że coś tam, tą szafeczkę miał, tak, ma być właśnie ma już szafeczkę swoją, już włożył sobie tam swoje ubrania, także ja już wiem nawet, gdzie ona jest i jutro będzie prawdopodobnie opisana. Te panie też takie bardzo empatyczne, aha, wszystkie. No i fajnie, że można było, tak jak mówię, zadzwonić. Od razu. I ona, wiesz, na słuchawce poszła od razu do tej sali i zobaczyć, jak on tam tak, wygląda. Tak, i sama nam to zasugerowała, jak byliśmy, bo widziała, że jest ciężko. Natomiast od razu nam zasugerowała, że można zadzwonić i się dowiedzieć, żeby po prostu się uspokoić. Więc bardzo duży plus za to takie podejście, bo mi to naprawdę dużo dało. No tak, mnie też uspokoiło całkowicie. Jak usłyszałem, że Mikołaj już jest z innymi tam dziećmi i się z nimi bawi i tak dalej, no to mnie to uspokoiło mega. Tak. Ale nie na tyle, żeby cokolwiek dzisiaj robić. Nie, nie. On też ma taką bardzo fajną panią. Cieszyliśmy się, że trafił do takiej grupy z takimi paniami, bo tam są dwie opiekunki do nich i obie są przefajnymi osobami, takimi, z takim mega podejściem do dzieci, takim uśmiechniętym. Ta opiekunka, przepraszam, że nie pamiętam imienia jeszcze, ale ona jest jakby urodzona do tego, żeby opiekować się tymi dzieciaczkami, bo ma tyle serca do nich, przynajmniej tak jak ją widzieliśmy i na adaptacji i dziś, że naprawdę, że super, to jest takie bardzo uspokajające, natomiast to nie zmienia faktu, że jest ciężko. Trochę się przesunęło. Jeszcze troszkę. I Mikołaj będzie z nami tu. Tak. Możecie napisać w komentarzu, jak to u Was wyglądało. No i chcieliśmy tutaj nagrać taki update tego, bo mnóstwo osób o to pytało, bo ten temat tak był, no nie, gdy zaczęliśmy. Tak, bo to było zaraz przed wrześniem, a później się ucięło. No. Uciął się, no bo nie chodziliśmy do przedszkola, nie było żadnego tematu z tym związanego, więc teraz po prostu do niego wracamy, bo nasz 1 września wybił dziś. Aha. Zgłosimy się. Jest cisza straszna, no. Straszna, aż mnie uszy bolą normalnie. Nie ma tam nawet nie sprzątam tych autek, bo je zabiorę, jak pojedziemy po niego. Wszędzie te no. Autka, to jest takie dziwne, że szok, nie? Straszna jest cisza. Do nas dotarło dzisiaj, że my jesteśmy absolutnie pierwszy raz od tych trzech lat ponad, no, sami w domu. No bo jak Mikołaj gdzieś tam zostawał u mamy mojej, czy tam u siostry i tak dalej, no nie, czy tam u siostry Marty, natomiast nigdy myśmy nie wracali do domu, bo zawsze mieliśmy jakieś załatwienia i dlatego on zostawał gdzieś. Tak to zawsze byliśmy w trójkę, a dzisiaj właśnie wchodzimy i patrzymy pierwszy raz sami w domu. Nawet psy się zdziwiły, dalej tutaj leży taki smutny tam. Jak to tak? Alita taka zdziwaczała, bo przychodzimy, nie ma Mikołaja, jakby szukała Mikołaja jeszcze. Zgłosimy się później, gdy już odbierzemy Mikołaja. A tak się to wyobrażało, że wieszcie, że o, będę miał tyle wolnego czasu, nie będę musiał myśleć, żeby Mikołaj znaleźć jakieś zajęcie, tylko będziemy mogli poświęcić się te czas, kiedy on jest w przedszkolu, w pracy i później sobie już razem organizować czas. Ale ten pierwszy dzień to mam wyrobane. Też mnie to w dupie. Świat się nie zawali. Także czekamy. O, już 10 po. Pogadamy z wami tutaj to 2,5 godziny. No i zaraz daj. A naprawdę jest. No. Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy to przeżywali, bo raczej już są po... Albo są aktualnie, no nie? Że i jak to przeżywaliście też tak, to wesprzyjcie nas trochę w komentarzu. Czytamy wszystkie te komentarze, naprawdę. I potrzebujemy wsparcia. Będzie dobrze. Zgłosimy się później. Jeszcze, już prawie 10 po jest. Poj. 11 po. Tak. Zgłaszamy się. Nie no, myślałam, że nasza wypowiedź będzie nieco bardziej merytoryczna, a my tu zamulamy. Nie mam co merytoryczna być. Jestem rozbita. No, więc... Co chciałaś powiedzieć? Tak, po prostu, że jest 11 po. W ogóle ten czas nie leci! W ogóle! Umówiłam się do lekarza, tak zmieniając temat. O, jest 10 po, umówię dalej do lekarza. No, więc, bo musi jechać do okulisty, a ja idę z tym nadgarstkiem, bo jak byłam na wakacjach, było ok, a teraz nie mogę nim funkcjonować, także
Musimy Mikołaj zabrać przy szkole i idźmy do wakacji. No. No mówmy dzisiaj. Lećmy jutro. Po co pracować w ogóle? Wykorzystajmy wszystkie oszczędności i świat może się skończyć jutro. No. Tak będzie lepiej. I spędzimy go w trójkę. Tak. Aż mnie uszy bolą trochę. No mówię ci, że mnie uszy bolą też. Zazwyczaj jest... Słyszę lodówkę. U nas w domu jest cicho czasami, w momencie, kiedy Mikołaj śpi, no nie? A tak to wiecie, że on, nie wiem, czy widzieliście poprzedni odcinek, jak śpiewał i gadał, to on cały czas śpiewa i gada. To nie jest tylko na ten moment. Ale ja to uwielbiam. No, więc... Teraz mi jest źle, bo mnie łeb boli z tej ciszy. Okej, okay, dzwonię po ten. Po Mikołaja? Po Dalię. O, jak! Jakie to jest trudne, jakie to jest trudne. Miałem coś dzisiaj robić, tak myślałem sobie, a może coś tam na skarpie porobię, a może posadzę te... Dostaliśmy od rodziców takie rzeczy, które wykopywali u siebie, bo już ich nie chcieli w tym miejscu i pytali się, czy je chcemy, takie rośliny, no to my powiedzieliśmy, że chcemy, mamy dupną skarpę do zagospodarowania. Myślałem, że sobie dzisiaj rano, właśnie jak Mikołaj będzie w przedszkolu, to pójdę i sobie to zasadzę, ale mi się nie chce. Kompletnie. Wolałbym, żeby Mikołaj tam gonił i przeszkadzał. I żeby mi zabierał łopatę i on teraz ja. Jedziemy po Mikołaja. Wybiła 11:30, jesteśmy pod przedszkolem. Patrzymy, bo są dzieciaki na polu. No, a tu się ktoś wspina ostro. Uważaj tam, ty patrz. Ja patrzę. To nie ta grupa, za duże dzieci. Nie, one są duże. No. Ciekawe, jak w domu kłócił do Mikołaja.